Witam Państwa na kanale Krajski TV. Dzisiaj opowiem Państwu o tym, jak zachowywali się polscy kapłani podczas epidemii dżumy w XVIII wieku i jaka jest dysproporcja pomiędzy ich zachowaniem a zachowaniem dzisiejszych kapłanów. To, o czym będę mówił, to jest zawarte w książce, która ukaże się w kwietniu 2020 roku, Masoneria Polska 2020 na rozdrożu historii. Książkę tę można kupić już w wydawnictwie Kapital. Będzie tam do nabycia z moim podpisem. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, do dawania kciuków. Dziękuję bardzo. Ewidentnie dzisiaj polscy katolicy mają utrudniony dostęp do mszy świętej, do komunii świętej, do spowiedzi świętej. Gdyby chcieli, to by nie mogli. Niestety jest taka sytuacja, że większość nie chce, ale nawet te śladowe ilości katolików, które trafiają do kościoła, próbują, to się niektórzy z nich po prostu nie dostają, bo ich nie chcą wpuścić albo nie chcą wyspowiadać. No i w związku z tym są jakby trzy problemy. Pierwszy problem, kim jest kapłan, prawda? I kapłan, no można by bardzo długo mówić, kim jest kapłan, prawda? No, ale jest to ktoś w pewnym skrócie i w pewnej podstawowej perspektywie, kto ma zapewnić pozostałym dostęp do sakramentów. To jest główna jego misja, główne powołanie, prawda? Msza święta, spowiedź, komunia święta, inne sakramenty. No i teraz rozmawiam z wieloma kapłanami, bo dzwonią do mnie, albo ja do nich dzwonię i wielu jest przerażonych. Mówi, że no trzeba wykonywać polecenia władz, że jest zagrożenie ze strony koronawirusa we Włoszech. Uchwalono takie specjalne prawo, że jeżeli ksiądz zarazi swojego wiernego, to będzie za to odpowiadał przed sądem, będzie płacił, a jeżeli no, przejdzie za granicę, za którą mu wolno, a ta granica jest tam 200 metrów od jego domu, no to też będzie za to płacił, też może trafić do więzienia, tam jakieś są straszne kary. I jedno jest też pewne, prawda, że bardzo wielu kapłanów, trudno mi powiedzieć ilu, znaczy tak na oko, ale zupełnie na oko, może trochę z sufitu, to tak 50%, boi się. I ten strach, boi się o swoje zdrowie, o swoje życie i ten strach o swoje, boi się biskupa, boi się policji. I ten strach powoduje, że jakby nie dopuszczają wiernych do sakramentów. Inni tłumaczą właśnie, że to wielkie kary ich mogą czekać. I teraz zauważmy, tu dobry przykład jest księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, który funkcjonował jako kapłan w okresie stalinowskim i tam no, mógł zginąć po prostu bez śladu, mógł trafić do gułagu, mógł trafić do więzienia. Znał wielu kapłanów, którzy wiele lat, dziesiątków lat spędzili w więzieniu za to, że odprawiali msze czy spowiadali. No nie mówiąc o działalności kapłanów dziś w krajach islamskich czy w krajach, gdzie są silne bojówki islamskie, którzy też oddają życie, a jeżeli to jest kraj islamski, no też trafiają do więzienia czy czekają jakieś kary. Natomiast ja bym chciał ten problem przybliżyć tak jeszcze bardziej i znalazłem taki materiał świetny, jak na dzisiejszy czas, napisany przez historyka, niejakiego pana Andrea Mariani, ale to jest Polak, przynajmniej pisze po polsku. Materiał jest rozprawą naukową i nosi tytuł Jezuici prowincji litewskiej wobec epidemii dżumy z lat 1708-1711. Nikt nie wie dokładnie, ile na terenie Polski ludzi zmarło wtedy na dżumę, ale jakby tak piszą historycy, tak on pisze. Natomiast no, jedna liczba się pojawiła gdzieś tam w przekazach, że w Wilnie zaraza zabiła 33 tysiące osób. Tam nie było więcej mieszkańców niż 70 tysięcy.
No i wiemy, ilu jezuitów zmarło na dżumę. Było ich w tej prowincji 680, zmarło 131. I nie było tak, że oni nie stosowali jakichś zasad higienicznych, bo stosowali dokładnie te same zasady, co teraz. Wszystkie. Zamknęli wszystkie swoje szkoły, zamknęli część kościołów. Procedury były takie, że wyznaczano, zbierał się dom zakonny, przełożony pytał się, kto pójdzie do chorych. Pamiętajmy, że dżuma no to jedno zachorowanie, jedna śmierć. Ozdrowieńców tam było 3 na 500 000 i uznawano to za cud. Więc pytano się, kto chce pójść do chorych i zgłaszali się zakonnicy. Tych zakonników całkowicie separowano. To znaczy albo mieszkali w innych pomieszczeniach i gdzie indziej jedli, myli się i tak dalej, albo często przenoszono ich zupełnie w inne miejsca. Nawet budowano specjalne chaty dla nich. Zresztą było też tak, że ci, którzy nie służyli w tym czasie chorym, nie służyli w sensie sakramentów, ale i w sensie jakiejś opieki zwyczajnej, ludzkiej, no to ich przenoszono na wieś. No i oni odprawiali msze na ulicach, na placach, na polach, udzielali, wysłuchiwali spowiedzi w miejscach publicznych, przez okna kościołów, przez okna mieszkań, udzielali ślubów, prowadzili pogrzeby, prawda? Stąd no, zmarło w sumie 131 z 680, no to tak gdzieś 20%. Nie było problemu, prawda, pójścia do tych ludzi i pozwoliłem sobie tutaj wydrukować fragment tego artykułu i bym go przeczytał. Czytamy w nim. Jezuici ze szczególną troską podchodzili do kwestii udzielania sakramentów. Zgodnie z topiką laudacyjną kronik domowych, ich liczba była niekiedy notowana przez kronikarzy. Podstawę ku tego typu obliczeniom dawały spisy sporządzane przez samych zakonników, które odzwierciedlają zamiłowanie jezuitów do gromadzenia danych statystycznych. Stanisław Lipski z Wileńskiego Domu Profesów wysłuchał na przykład 1500 spowiedzi. Gdy zachorował, nie mogąc już chodzić, kazał wozić się lektyką. Oprócz głoszenia kazań w krożach, Wojciech Hryszkiewicz w okresie 50 dni wysłuchał 250 spowiedzi. Czyli średnio 5 dziennie. Dzisiaj by ktoś mógł pomyśleć, że to mało, natomiast pamiętajmy, że on spowiadał ludzi, którzy wiedzieli, że umrą i ci ludzie spowiadali się z całego życia. Inne było podejście też do przygotowania się na śmierć i do tego, co grzechem jest, co nie jest, bo dzisiaj ludzie się spowiadają 3 minuty, bo ich tak kapłani przyzwyczaili, a poza tym mówią, że nie mają się z czego spowiadać, prawda? Co świadczy o tym, jak te sumienia dzisiaj są wrażliwe. Nawet w złym stanie zdrowotnym ojcowie towarzystwa nie przerywali pracy. Chociażby w Warszawie Marcin Elaszewicz udzielał otaczającym go ludziom błogosławieństwa. Starania jezuitów prowadziły niekiedy do konwersji. Do takich przykładów należała Anna z Łapickich, żona wójta Nieświeckiego Michała Nieczaja, która z siostrą przeszła z prawosławia na katolicyzm. Działalność charytatywna i duszpasterska często skutkowała zarażeniem się śmiertelną chorobą. Wielkie ryzyko wiązało się ze słuchaniem spowiedzi usznej oraz skarmieniem chorych. Chociażby w Nieświeżu zakrystian Kościoła Bożego Ciała Stanisław Lisowski zaraził się, podając jedzenie pachołkowi. Jakub Barsz, profesor filozofii Akademii Wileńskiej, zachorował na dżumę, odwiedzając mieszczanina Goriusa, niedawno pozyskanego na łono Kościoła katolickiego. Dalej czytamy w innej części tego artykułu. Oczywiście ryzyko wiązało się z kontaktem fizycznym z chorymi zakonnikami lub z ich zwłokami. Z tego powodu śmiertelnie zachorował koadjutor Jerzy Hert, który przyjął na siebie zadanie obmywania i ubierania ciał zmarłych współbraci. Superior mistrz misji królewieckiej Hermann Holz nabawił się choroby, udzielając ostatnich sakramentów współbratu Wawrzyńcowi Gostewskiemu.
W Dyneburgu Jan Burski zaraził się, nosząc scholastyka Jedlińskiego do swojej celi. W podobny sposób zachorował w Krożach rektor Aleksander Kasztela, biorąc udział w pochówku swego przyjaciela, archidiakona Żmudzkiego. Gdy jezuici odczuwali pierwsze symptomy choroby, pozostawali na posłudze zarażonym i rozpoczynali odpowiednie przygotowania do śmierci. Wzruszające opisy tych indywidualnych zachowań znajdują się w nekrologach. Przede wszystkim przystępowano do generalnej spowiedzi i do komunii, które powtarzano w przypadku przedłużania się agonii. Jakub Barsz i Józef Sierkuszczewski rozgrzeszali siebie nawzajem. Następnie chorzy udawali się dobrowolnie do folwarku podmiejskiego, aby tam oczekiwać śmierci. Tak postąpili na przykład Baltazar Jaworski z Wileńskiego Domu Profesów oraz wspomniani Barsz i Sierkuszewski z Kolegium Akademickiego. Proszono także współbraci o wybaczenie. Umierający jezuici wystosowywali w tym celu listy, tak jak to uczynił Kazimierz Szczyt, lub zwracali się do wspólnoty za pośrednictwem spowiednika, jak w przypadku Aleksandra Kaszteli. Rzadko znajdujemy natomiast wzmianki o ostatnim namaszczeniu, które jako sakrament rozpowszechniało się dopiero w XVIII wieku. Otrzymał je m.in. Aleksander Kasztela. Ze względu na brak kapłana, konający jezuici byli niekiedy zmuszeni do udzielania sobie samym sakramentów. Wykorzystywali jednak tę sytuację do pobudzenia religijnych uczuć otoczenia. W ten sposób należy zinterpretować zwołanie przez Marcina Romanowskiego służby domowej, w obecności której udzielił sobie ostatniego namaszczenia. I teraz zobaczmy, mamy epidemię, mamy ponad 100 tysięcy ludzi, którzy są na kwarantannie, prawda, czyli mogą w każdej chwili zachorować. Mamy ponad 1000 osób, które już zachorowały na koronawirusa, ale nadal znajdują się w domach. 1800, tak by wychodziło. Mówię w dniu 31 marca. No i nie słyszałem o posłudze duszpasterskiej, o komuniach świętych, o spowiedziach dla tych ludzi. Natomiast słyszałem o tym, że zdrowym nie daje się dostępu. No i tutaj mam takie dwa dowody przed sobą. Jeden dowód to jest wskazania duszpasterskie od dnia 26 marca 2020 roku. To są wskazania ordynariusza bielsko-bialskiego, biskupa Romana Pindela. I on napisał, między innymi: wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi. Jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym, mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Da to w czasie dżumy jezuici umierali, spowiadając ludzi, a tutaj zagrożenie, szczególnie dla młodego kapłana, no jest praktycznie żadne, ale biskup im nie pozwala spowiadać. Drugi biskup, ordynariusz Elbląski, w swoim liście do wiernych, czyli biskup Jacek Jezierski, napisał w dniu 14 marca 2020 roku: dla dobra własnego i bliźnich należy w najbliższe niedziele pozostać w domu, rezygnując z udziału we mszy świętej. W aktualnej sytuacji jest to moralny obowiązek. No coś tu jest nie tak. Biskupi się zagubili, kapłani się zagubili, kapłani nie wszyscy. Oczywiście biskupi nie wszyscy, no bo tutaj choćby arcybiskup Dzięga dał piękny przykład w swoim liście pasterskim, ale zobaczmy te dysproporcje, prawda? Zobaczmy, że tylu było kapłanów jeszcze tak niedawno, tylu jest kapłanów na świecie dzisiaj, którzy idą na śmierć, czasami na pewną śmierć, czasami ryzyko tej śmierci jest no, bardzo znaczne, znaczy idą spowiadać, idą odprawiać msze święte, udzielać komunii świętej, a w Polsce tylu, bo jest ich bardzo wielu, kapłanów nie chce wpuścić wiernych do kościoła, nie chce ich wyspowiadać, nie chce im udzielić komunii świętej.
Musimy zacząć, jak tylko epidemia się skończy, a może i wcześniej, zacząć zmuszać naszych kapłanów do świętości, przypominać im, kim są, bo oni są przecież kapłanami, tylko zapomnieli, co to znaczy. Niestety. Dziękuję.